Rozdział pierwszy Teraz myślę, że powinnam była inaczej rozegrać karty. Ale tamtego słonecznego dnia, kiedy zmierzałam na umówione spotkanie z klientem jednej z firm wydmuszek, wchodzących w skład imperium mojego męża, nie sądziłam, że zagrożenie jest tak realne i że dosłownie czyha za rogiem. Byłam po prostu naiwna. Mój błąd. Rzuciłam okiem na leżącą na siedzeniu pasażera teczkę. Ta akurat firma nazywała się wdzięcznie Blue Line. Vincent Morgan zbudował wspomniane imperium sprytnie, wykorzystując wszelkie dostępne odcienie szarości, jakie tylko byli mu w stanie wskazać jego prawnicy. Ja również byłam jednym z nich, przynajmniej na papierze. I właśnie od papieru wszystko się zaczęło, a raczej od mojego podpisu na nim, sfałszowanego podpisu. Ta sprawa gryzła mnie nawet teraz, cztery dni po dokonaniu tego przełomowego odkrycia. Vincent zrobił coś, czego robić nie powinien. I wbrew jego zapewnieniom, nie wydawało mi się, że nie mam powodów do zmartwień. Lewe papiery były na moje nazwisko, a jeśli interes wywali się na ryj, ja będę miała kłopoty, nie mój mąż. Tak niewiele trzeba, żeby w jednej chwili wszystko stanęło pod znakiem zapytania. Zaczynasz kwestionować swoje małżeństwo, życie, a do tego tkwisz w cholernym korku. Kurwa mać, wyrwało mi się. Zabębniłam w kierownicę. Nie wyglądało na to, że się stąd ruszę, co najwyżej mogłam wjechać w boczną uliczkę i resztę drogi pokonać pieszo. Było popołudnie, godziny szczytu. W końcu skapitulowałam. Jeżeli w ogóle chciałam zdążyć na umówione spotkanie, nie miałam większego wyboru. Żaden problem, w końcu ruch to zdrowie. Poza tym nie lubiłam nawalać. Zaparkowałam naprzeciwko włoskiej knajpy. Zgarnęłam teczkę z dokumentami i wysiadłam z wozu. Stukot moich szpilek rozlegał się na chodniku i powracał echem do moich uszu. W przeciwieństwie do zakorkowanych ulic, pieszych było tu jak na lekarstwo. Podobno intuicję albo się ma, albo nie. Ja najwyraźniej ją miałam, ponieważ czułam się dziwnie nieswojo, trochę jak przed burzą, kiedy w powietrzu czuć tę szczególną elektryczność, od której unoszą się włosy. Skręciłam za róg. Minął mnie posępny gość w za dużej kurtce z demobilu i przyspieszyłam kroku. Może to była tylko paranoja? Ale nagle ogarnęło mnie wrażenie, że Vincent planuje odstawić jakiś antyspołeczny numer. Postanowiłaś wetknąć nos tam, gdzie nie trzeba? W porządku, ale teraz spotkacie nauczka. Tak, to byłoby w jego stylu. Czułam się trochę jak w Truman Show, wszystkie oczy skierowane właśnie na mnie, tyle że żadnych oczu nie było. Przemierzałam boczną uliczkę, o której Podobnie jako poprzedniej nie można było powiedzieć, że należała do szczególnie tłocznych. Najwyraźniej wszyscy ludzie wybrali tego dnia samochody, jeszcze bardziej przyczyniając się do spustoszenia klimatycznego. Kręciliśmy sobie stryczek aż miło. Wynurzyłam się z za budynku, chcąc wyjść na kolejną większą ulicę. Coś mignęło mi na granicy pola widzenia, a potem czyjaś ręka przycisnęła mi do ust i nosa chusteczkę nasączoną chloroformem. Umiałam to poznać. To się nie. Mniej więcej tak klarowała się moja ostatnia myśl. Potem nastąpiła ciemność. Obudziłam się z potwornym bólem głowy w obskurnej piwnicy. Nietrudno było odgadnąć, że to piwnica wystarczyło tylko spojrzeć na wąskie okno. Widziałam przez nie fragment chodnika oraz wysoką trawę. Pewnie jakieś głębokie zadupie albo opuszczona parcela. Nie miałam zegarka, więc nie mogłam stwierdzić, ile czasu minęło. Zapewne kilka godzin. Popołudnie zdążyło przejść w zmierzch. Chciałam potrzeć ramiona, na których poczułam gęsią skórkę, ale nie mogłam. Moje nadgarstki były skrępowane srebrną taśmą. Tego już trochę kurwa za wiele, pomyślałam. Wiedziałam, że za wszystkim stoi mój mąż. Przecież sam zagroził mi, że jeśli nie przestanę być wścibska, wywiozą mnie w bagażniku. Już raz coś takiego zrobił. Wtedy co prawda nie obudziłam się w zatęchłej piwnicy, lecz jak widać tym razem Vincent poszedł o krok dalej. Usłyszałam chrobot i spojrzałam w kierunku, z którego dolatywał. Przez łupanie w głowie obraz rozmazywał się na krawędziach. Jednak powoli to przykre wrażenie mijało. Z naciskiem na powoli. Przy odrobinie szczęścia obejdzie się bez krwiaka podtwardówkowego. Gorzej jeśli człowiek, który mnie porwał był amatorem i dla pewności postanowił zdzielić mnie czymś ciężkim w głowę. Nie, zaraz wróć. Vincent nie wynajmował amatorów. Sadystów owszem, ale nie amatorów. Chrobot się powtórzył. Pomieszczenie oświetlała jedynie naga żarówka, ale to było dość, bym widziała drzwi. Klamka się poruszyła, po czym do środka wszedł wysoki, barczysty mężczyzna w motocyklowych butach i czarnej skórzanej kurtce. Miał ciemne włosy, brodę oraz niesamowicie zielone oczy Mimowolnie przykuły moją uwagę Lorraine, tak? Zapytał Lane, sprostowałam Nazywam się Lane, dupku Uniósł brew Lane? To dobre dla faceta Przewróciłam oczami Gdybym za każdym razem, kiedy słyszę podobny tekst, dostawała dolara I tak dalej, i tak dalej A wyglądam ci na faceta, geniuszu? Raczej na wściekłą kotkę. No, od razu było znać, że ma podejście do kobiet. To będzie naprawdę czarujący co? Kwadrans? Trzy godziny, cała długa noc. Na ile wyliczył to sobie mój mąż? Ile czasu będzie trwała ta wyrafinowana nauczka, zanim wparuje do tej piwnicy z cygarem w dłoni i wygłosi stosowny komentarz? Mężczyzna kucnął przede mną i zwiesił dłonie między kolanami. Emanował przyjemnym aromatem tytoniu oraz świeżo wypranych ubrań. Jeżeli zapach Vincenta nazwałam bogactwem, to ten określiłabym jako codzienność. Nigdy wcześniej go nie widziałam, a miałam niezłą pamięć do twarzy. Wydawał się dziki i wściekły. Ja jednak się nie bałam. Byłam na to zbyt wzburzona, ponieważ miałam pełną świadomość, że to gówniany teatrzyk Vincenta, nic więcej. Jak pokazał, czas. Nie mogłam pomylić się bardziej. Rozwiąż mnie, cholerny idioto, warknęłam, wyciągając przed siebie oklejone taśmą ręce i daj coś od bólu głowy. Bez wyzwisk, dobrze radzę, powiedział mężczyzna. Miał niski, wibrujący głos, z rodzaju tych, które hipnotyzują. Inaczej zamiast Lane będę cię nazywał suką, nie wspominając o spełnianiu twoich życzeń, nie jestem jebaną wróżką. Zdmuchnęłam kosmyk włosów z czoła i wojowniczo uniosłam pod brudek. Ty mi dobrze radzisz? Ty? Dobrze radzisz... mi? Siedzisz tu skulona, związana i zdana na moją łaskę, więc... Udał, że się zastanawia. Tak, to ja ci dobrze radzę, dachowcu. Uważaj na słowa, Hells Angels, bo ja stąd wyjdę, a ty... Uśmiechnęłam się nieprzyjemnie. Nie musisz. Prychnął, ale nie skomentował mojej groźby. Wciąż mnie obserwował, a ja nie mogłam się nadziwić, jak można mieć tak zielone oczy, niemal jak u kota. No i co? Będziemy się tak na siebie patrzeć? Nie wytrzymałam. Na początek powinniśmy się lepiej poznać, stwierdził, wyjmując sprężynowy nóż. A ja poczułam, że krew odpływa mi z twarzy. Potem przejdziemy do negocjacji. Zbliżył ostrze ku mojej twarzy, ale ja się nie cofnęłam. Nie zamierzałam okazywać strachu, inaczej moje położenie zmieniłoby się z niekomfortowego w opłakane. Poza tym miałam pieniądze, tak się składało, że całkiem dużo pieniędzy. Jeżeli skurwiel mnie potnie, zafunduję sobie nową twarz. Tyle, że jeśli to zrobi, to go zapierdolę. Niech tylko spróbuje. Nie rób niczego, czego mogłabyś pożałować. Poradził, a potem przeciął taśmę krępującą moje nadgarstki. Nie miałam zamiaru się na niego rzucać ani podejmować innego rodzaju histerycznych działań, bo po co? Stracić kontrolę nad emocjami to stracić kontrolę nad sytuacją. Rozmasowałam ręce, nie spuszczając wzroku z mężczyzny. Pewnie myślisz, że ci podziękuję? Uśmiechnął się w mało sympatyczny sposób. Nie wyglądasz na kogoś, kto używa tego rodzaju słów. Znajdował się o wiele bliżej, niż bym chciała. Z tej odległości mogłam zobaczyć każdą plamkę na jego tęczówkach, zarys zmarszczek mimicznych wokół oczu. Zapewne powstały od uśmiechu, choć trudno mi było sobie wyobrazić, że ten facet się uśmiecha. Vincent wiedział, kogo wynająć do tej roboty, to trzeba było przyznać. Mężczyzna wzbudzał respekt samym tylko wyglądem, z kolei jego gabaryty sugerowały, że lubi sobie dorobić, obijając komuś ryj. Tak, wiem, stereotypy są zgubne, ale kiedy siedzi się w zatęchłej piwnicy z obcym gościem, jakoś tak niełatwo od nich uciec. To dostanę coś od bólu głowy? Przypomniałam. Może? No tak. W porządku, nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Rozumiem technika małych kroków, zmusiłam się do ostrożnego uśmiechu, którego facet nie odwzajemnił. Skoro tak twierdzisz? Musiałam na moment przymknąć powieki. Nie jestem pewna, czy bardziej dlatego, żeby się nie zżygać, czy raczej po to, żeby nie przywalić mu w zęby. To ty chciałeś się lepiej poznać, zauważyłam. A teraz rzucasz czymś tylko marginalnie lepszym niż monosylaby. Co będzie dalej? Zabawimy się w dwadzieścia pytań? Marginalnie lepszym niż monosylaby, powtórzył, naśladując mój sposób mówienia. Nauczyłaś się mówić ładnym językiem. Chyba wtedy poczułam pierwsze ukłucie niepokoju. Może to była tylko rzucona od niechcenia uwaga, a może nie? Co jeśli jakimś cudem ten facet mnie znał? Znał Lane zanim została panią Morgan? Nie, niemożliwe. Vincent nie posunąłby się tak daleko. Och, kogo ja chciałam oszukać, wystarczy, że tu byłam, już to świadczyło o tym, że posunął się za daleko. Na początek powiedz, jak się nazywasz i co konkretnie powiedział ci mój mąż? Mój głos brzmiał swobodnie. Niemal można było pomyśleć, że dałam się zaprowadzić do tej zatęchłej nory z własnej woli. Mężczyzna nieznacznie wzruszył ramionami. Nic mi nie powiedział. Zatem dał ci wolną rękę? Skąd pomysł, że w ogóle z nim rozmawiałem? Blef, oczywiście. Vincent z pewnością kazał mnie postraszyć, a wiedział, że nie tak łatwo wzbudzić we mnie strach. Lubiłam myśleć, że była to jedna z rzeczy, które go we mnie kręciły. Powiedzmy, że... Wierzę. A imię? Musisz jakieś mieć. Judas. Uniosłam brew. To na pewno imię? Nóż cały czas obracał się w jego dłoni w tej z powrotem w te i z powrotem nie musiałam sobie wyobrażać jaki jest ostry chwilę wcześniej widziałam jak łatwo przeciął grubą szarą taśmę dla potrzeb tej rozmowy przyjmijmy że tak a jeśli wolisz możesz się do mnie zwracać najjaśniejszy panie o miał poczucie humoru nie żebym miała faceta polubić ale dopatrywanie się pozytywów jest rzekomo zbawienne dla psychiki Moja od pewnego czasu stawała przed kolejnymi wyzwaniami. Judas, powtórzyłam. Ładne, takie biblijne. Jego usta wykrzywił grymas, który w lepszych okolicznościach można by uznać za uśmiech. Gdybym cię pieprzył, krzyczałabyś o mój Boże. Podniósł się skucek. Nóż wykonał ostatni obrót w jego dłoni, po czym zniknął w czeluściach skórzanej kurtki. Ale nie tym razem. Nie lubię mieszać interesów z przelotnymi przyjemnościami. Za tę odzywkę miałam ochotę skręcić mu kark. Czy jemu ja się wydawało, że jestem pierwszą lepszą dziwką, do której można startować z tego rodzaju gadką? Najwyraźniej tak. Duży błąd, za który sporo zapłaci. Niech tylko wyjdę z tej pierdolonej piwnicy. — Vincent płaci ci ekstra za tego rodzaju uwagi? — zapytałam ze spokojem. — Jeśli nie, daruj sobie. Zadzwoń do niego i powiedz, że już wystarczająco mnie nastraszyłeś. Możemy się tak umówić? Odpalę ci za to premię. Patrzył na mnie z pogardą, od której zrobiło mi się dło. W ten sposób można patrzeć na robaka, który wypełza z oczodołu trupa. Zaszło tu pewne nieporozumienie, a ty na swoje nieszczęście nie wiesz jak duże. To znaczy, nie jestem pieskiem twojego męża. Prawdę powiedziawszy, strasznie skór nie lubię. Nie uwierzyłam mu. To znaczy w to, że go nie lubi nawet tak, ale pierwsza część wypowiedzi budziła moje wątpliwości. Zbyt dobrze wiedziałam, że to tylko teatrzyk Vincenta. Nic więcej. Wynajął tego Sukinsyna, żeby mnie postraszyć. Dlaczego więc miałabym dać wiarę jego słowom? Nie wiem w ogóle po co wdawałam się z nim w rozmowę. Może dlatego, że gdzieś w głębi siebie byłam przekonana, że mój urok osobisty zadziała sugestywniej niż forsa mojego męża? Ale na. Roztaczanie uroku osobistego byłam zbyt wkurwiona. A więc najwyraźniej zapłacił mu odpowiednio dużo. Kurwa mać. I dlatego postanowiłeś mnie porwać? Bo go nie lubisz? Skoro on rżnął głupa, postanowiłam robić to samo. Mniej więcej. Szczególnie rozmowny to on nie był. Podniosłam się z trudem, używając ściany jako punktu podparcia. W głowie wciąż mi upało, ale przynajmniej spektrum widzenia nie miało już rozmiarów łebka od szpilki. Facet musiał zdawać sobie sprawę z tego, jak się czuje, wystarczyło tylko na niego spojrzeć. Poza tym, nie oszukujmy się, skoro był profesjonalistą, a widać było, że nim jest, miał pełną świadomość działania oraz skutków ubocznych, specyfików, jakich używał do pozbawienia ofiar przytomności. Szczerze wątpiłam, że byłam pierwszym tego rodzaju zleceniem. To duże miasto. Nawet bez Vincenta przekonałam się, że dzieją się w nim rzeczy, o których większość zwykłych ludzi bała się nawet pomyśleć. Chloroform, naprawdę? Przecież wiesz, że on wcale nie działa tak jak w filmach. A kto powiedział, że to był chloroform? No dobrze, westchnęłam. Zacznijmy od początku, po co tu jestem. Wargi Judasa rozciągnęły się w uśmiechu, który ściął mi krew w żyłach. Gdyby ktoś kazał mi zobrazować, jak wygląda szatan, wskazałabym zdjęcie tego faceta uśmiechającego się właśnie w taki sposób. Ponieważ twój mąż zrobił coś, czego nie powinien, to akurat niewiele mi mówiło. Vincent ciągle robił coś takiego. No i mam paść na kolana i przepraszać? Powoli poruszył głową z lewej na prawo. Przeprosiny mam głęboko w dupie jego czy twoje. Ciekawi mnie natomiast, na ile wyceni twoje życie tak między nami mam nadzieję, że naprawdę cię kocha. Na chwilę za nie mówiłam: jeżeli facet grał, to kurewsko dobrze. Kazał ci sprawdzić, do czego się posunę, o to chodzi? Twój mąż nic mi nie kazał. Im szybciej przestaniesz tak kurczowo trzymać się tego pomysłu, tym lepiej. Lepiej dla kogo? Dla ciebie, jeśli chcesz żyć? Podeszłam do niego z całą gracją, na jaką było mnie w tej chwili stać. Patrzył na mnie z leniwym zainteresowaniem, opierając dłonie na biodrach. Miałam gdzieś jego nóż i jego groźny wygląd. Ja również potrafiłam być groźna, bardziej niż sukinsym przypuszczał. Słuchaj, pajacu, trąciłam go palcem w pierś. Myślisz, że jesteś taki strasznie zabawny? Złapał mnie za nadgarstek i wykręcił. Nie tak, żeby zrobić mi krzywdę, ale wystarczająco, żebym poczuła. Zrób mi tę przysługę i mnie nie dotykaj. Popatrzyłam na swoją rękę zamkniętą w jego dłoni, po czym się roześmiałam. Wiesz, że wystarczy jedno moje słowo, żebyś zginął? Jedno małe słowo. Patrzył na mnie tak przenikliwie, że aż zaczęło mi się robić nieswojo. Jesteś całkiem ładna. Szkoda by było, gdyby okazało się, że jednak muszę wysłać Twoją głowę w kartonowym pudle. Kiepski wybór. Karton przesiąknie krwią. Nie, jeśli wcześniej spuszczę z Ciebie całą. Będzie ci się chciało tracić czas, żeby zrobić ze mnie czarną dalię? Zawsze mogę po prostu wsadzić Twoją głowę do pojemnika Tupperware. Ta wizja była w jakiś sposób koszmarna. O wiele gorsza niż karton. Miło się gadało, ale. Spróbowałam go wyminąć, lecz zastąpił mi drogę. Rozgość się poradził, a potem pchnął mnie na ścianę. Trochę tu posiedzisz. Twój mąż musi mieć czas, żeby za tobą zatęsknić. Ból w potylicy eksplodował niczym flara, gdy moja głowa uderzyła w mur. Chmura włosów opadła mi na twarz, przysłaniając jedno oko. Zapłacisz za to! Syknęłam. Moja groźba nie zrobiła na nim żadnego wrażenia. W oczach tego człowieka musiałam być tylko małym ujadającym pieskiem, a on był wilkiem. Lepiej pozbądź się tej maniery wściekłej suki i jeszcze raz przeanalizuj swoje położenie. Taka mała rada. Ty chcesz mi cokolwiek radzić? Z mojego gardła dobył się ochrypły rechot. Lepiej popatrz na siebie. Tak. Bo to ja trzymam cię pod kluczem, nieodwrotnie. Zadzwoń do Vincenta, zażądałam. Natychmiast. Posłał mi lodowaty uśmiech. Nie spieszyłbym się tak na twoim miejscu. Pomyślałaś, co się z tobą stanie, jeśli nie odbierze? Po tych słowach Judas odwrócił się i wyszedł. Nie, nie próbowałam go zatrzymać. Miałam wrażenie, że moje nogi zmieniły się wołów. Rozdział drugi Jeszcze długo po tym, jak Judas wyszedł, wpatrywałam się w drzwi. W dalszym ciągu zakładałam, że blefował, ale jeżeli to założenie było błędne, miałam poważnie przejebane. A coraz bardziej skłaniam się ku przekonaniu, że mogło tak być. Nie wiem, czy Vincent ustalił z nim jakiekolwiek granice, ale w moim odczuciu facet przekroczył każdą. Dotknął mnie i to był jego błąd. Potraktował mnie jak szmatę i to był drugi. Nazywam się Lane Morgan, i wbrew temu, co uważa mój mąż, to nazwisko jest siłą nas obojga. Zamierzałam jej użyć, gdy wreszcie opuszczę to więzienie. Zaczęłam krążyć od ściany do ściany, dokładnie tak jak pojmane w niewolę zwierzę. Zresztą, czyż nie tym właśnie byłam? Głowa w dalszym ciągu ćmiła bólem, co utrudniało koncentrację. Wrażenie było podobne do tego, jakby ktoś napchał mi do środka waty. Po którymś okrążeniu przystanęłam i wyjrzałam przez Maciubcie okno. Nie miałam co marzyć o wydostaniu się tą drogą. Udałoby mi się to jedynie pod warunkiem, że byłabym kotem. Kurwa! fuknęłam. Kurwa, Mać! Na zewnątrz zapadał zmierzch. Jeszcze trochę i zrobi się kompletnie ciemno. Nie miałam tutaj nic. Posłania, latarki, czegokolwiek. A wyglądało na to, że spędzę tu noc. Wymyślna forma kary, nie ma co. Powoli osunęłam się po ścianie i postanowiłam wykorzystać czas, którego nagle miałam w nadmiarze, żeby obmyślić, jak odpłacę się mężowi za tę farsę, zakładając, że to faktycznie on. Byłoby dość niezręcznie, gdyby się okazało, że Hells Angels, obłąkany sadysta, działa na własną rękę. Przymknęłam powieki i wróciłam pamięcią do wydarzenia, które było zapalnikiem koszmaru, w jakim się znalazłam. Zaskakujące z jaką klarownością powrócił każdy najdrobniejszy szczegół. Zupełnie jakbym znów to przeżywała. Weszłam do gabinetu i cicho zamknęłam za sobą drzwi. Rozejrzałam się, wdychając woń drogich perfum zmieszaną z zapachem cygar. Tak pachniał Vincent. Musiał wyjść bardzo niedawno. Usiadłam za biurkiem i przesunęłam opuszkami palców po lakierowanym wiśniowym drewnie. Wiedziałam, czego szukam, ale odwlekałam tę chwilę w nadziei, że. Nie, to nie była nadzieja, tylko strach. Zdecydowanym gestem szarpnęłam środkową szufladę i omalnie złamałam sobie paznokcia. Była zamknięta na zamek, ale to nic, miałam klucz, miałam wiele różnych przydatnych rzeczy. Wyjęłam teczkę z dokumentami i znów, zamiast od razu ją otworzyć, przez chwilę tylko siedziałam. Wodząc po niej opuszkami palców. Pieprzyć to. Mruknęłam i zajrzałam w dokumenty. A potem moje usta otworzyły się, formując pełne zdumienia. O! Kłamstwem byłoby mówić, że się tego nie spodziewałam. W końcu przyszłam tu po to, żeby potwierdzić swoje przypuszczenia. Ale i tak zabolało. Wrażenie było takie, jak gdyby ktoś zdzielił mnie pałką w tył głowy. Na każdym jednym świstku widniało moje imię i nazwisko Lane Morgan. A to źle. To naprawdę kurewsko fatalnie, jeśli twoje nazwisko pojawia się w dokumentach przewozowych Krasnali Ogrodowych, wypełnionych kokainą. Krasnale to banał? Może i tak. Ale Vincent, jestem królem pierdolonego wybrzeża Morgan, mógł pozwolić sobie na taki banał. No a gdyby coś się rypnęło? Nie na niego były te cholerne papiery. Zrobiłam głęboki wdech i odchyliłam się w fotelu. Pulsowanie krwi czułam gdzieś w oczach. Siedziałam tak starając się nad sobą zapanować i dopiero po chwili złapałam się na tym, że okręcam obrączkę na serdecznym palcu lewej dłoni z taką szybkością, że złoto zaczyna mnie parzyć. Zupełnie tak jak uczucie Vincenta. Pomyślałam gorzko. Było palące, lecz nie tylko z powodu pożądania. Czasem było między nami coś takiego. Usłyszałam stukot za drzwiami i wyprostowałam się gwałtownie. Spięłam się w oczekiwaniu, wstrzymując oddech. Nic jednak się nie wydarzyło. Klamka ani drgnęła. Ktokolwiek to był, poszedł dalej albo czekał. Zamknęłam teczkę i schowałam dokumenty do szuflady. Przedtem jednak raz jeszcze spojrzałam na widniejące na nich moje imię i nazwisko, jakbym naprawdę musiała się przekonać, że nie jest to ponury żart. O nie. To była ponura rzeczywistość. Wyszłam z gabinetu i nadziałam się na Michaela. Miał poważną minę, ilustrujące mnie z uwagą orzechowe oczy. Wszystko w porządku? Zagadnął. Kiwnęłam głową i zmusiłam się do uśmiechu, mimo że tak naprawdę nic nie było w porządku, chyba że można tak powiedzieć w sytuacji, kiedy mąż próbuje zrobić z ciebie kozła ofiarnego. A po twojej stronie? Odpowiedziałam pytaniem. Potwierdził. Nigdy nie odstawiam fuszerki, dobrze pani wie, zaryzykował uśmiech. Lubiłam go z tym uśmiechem. Skinęłam w kierunku wylotu korytarza. Przejdźmy się. Michael przygładził koszulę, czyli jednak. Chodźmy, ponagliłam i nie czekając na mężczyznę ruszyłam przed siebie. Moje obcasy stukały zdecydowanie zbyt głośno, albo to ja odbierałam to w taki sposób. Brzmiało to jakoś obco, jak odgłos z innego świata. Wyszliśmy na taras. Michael, niczym prywatny ochroniarz, rozejrzał się dyskretnie, po czym dał znak, że wszystko jest w porządku. A przez w porządku rozumiał to, że jesteśmy sami. Oparłam się o chromowaną barierkę i chłonęłam mi niewzruszonych łód. Tego teraz potrzebowałam, czegoś zimnego, nieporuszonego. W dole przemykały samochody, z tej odległości śmiesznie małe, zupełnie jak zabawki. Powietrze pachniało oceanem, wiatr rozwiewał mi włosy, bawił się bluzką. Czułam na sobie wzrok Michaela. Co wiesz o interesie Rainbow Investment? Zapytałam bez zbędnych wstępów. Oparł się o balustradę po mojej prawej, przybierając niemal identyczną pozycję. Psychologia i takie tam zaskakująco często się przydawała. Jest lukratywny, to na pewno, zaczął z namysłem. Zagrożony? Nie, nie sądzę. A ja sądzę, pomyślałam, ale nie powiedziałam tego na głos, milczałam, czekając aż Michael powie coś jeszcze, lecz on najwyraźniej uznał temat za wyczerpany. Jest na moje nazwisko, nie wytrzymałam. Michael odchylił się i gwizdnął. Nie starał się nawet ukryć zaskoczenia. To, no cóż, zabezpieczenie Vincenta, dokończyłam uśmiechając się zimno. Pani Morgan, ile razy mówiłam ci już, żebyś zwracał się do mnie po imieniu. Lane, wystarczy Lane. Pokręcił głową. Są granice, których nie przekraczam. Uśmiech ponownie wypłynął na moje wargi. Tym razem nie był jednak zimny. Gdybym teraz spojrzała w lustro, pewnie zobaczyłabym figlarną pobłażliwość. Michael darzył mnie szczególną estymą tak bym to ujęła. Widział we mnie nie tyle szefową, ile kogoś w rodzaju muzy, natchnionego guru. Gdzieś pod tym kryło się uczucie może tylko zwyczajna fascynacja jednak na jakimś poziomie nas to wiązało. I dlatego Wiedziałam, że mogę na niego liczyć. Dziękuję za wszystko. Dotknęłam klapy jego marynarki. Nie musiałeś. Przywołał obojętną minę, ale widziałam ten błysk w jego oczach. Żaden problem, proszę pani. Zerknęłam w stronę wejścia do budynku. Byłby gdyby wrócił Vincent, mylę się? Michael nie odpowiedział od razu. Sądzę, że jako jego żona ma pani prawo odwiedzać jego gabinet, kiedy sobie pani zażyczy. Jesteście przecież wspólnikami, stwierdził po namyśle. Z drugiej strony jednak pana Morgana łatwo rozdrażnić. Parsknęłam śmiechem. Nawet nie wiesz jak bardzo. Ale ty chyba nie narażasz mu się zbyt często, uniósł brew, a pani? Jak sam zauważyłeś, jesteśmy wspólnikami. Co więcej, jesteśmy także małżeństwem. Tego typu układy czasem prowadzą do spięć. Do niedawna nie miałam powodu, żeby narzekać, ale teraz. zatrzepotałam ręką w powietrzu. Nie podoba mi się ta cała sprawa z Rainbow Investment. Nazwij to kobiecą intuicją, jeśli chcesz. Z całym szacunkiem, ale nawet w przypadku potencjalnych przeszkód, pan Morgan będzie w stanie. Ochronić swoją żonę i wspólniczkę, już nieraz udowodnił, że potrafi zadbać o to, co jest dla niego ważne. Będzie w stanie? powtórzyłam. W to nie wątpię. Jednak właściwe pytanie brzmi, czy będzie miał na to ochotę? Między nami zaległa cisza. Ciężka. Taka, która opada na ramiona wzorem miedzianego płaszcza. Nie przerywałam jej dłuższy czas, pozwalając, by wiatr bawił się moimi włosami. Patrzyłam w dół, na sznur zabawkowych samochodów, zastanawiając się, czy ktoś kiedykolwiek stąd wypadł. Nie przez przypadek. W świecie Vincenta Morgana nie było przypadków. Michael dyskretnie spojrzał na zegarek. Jeśli to wszystko chyba powinienem panią odwieść, powiedział. Może to tylko moje paranoiczne wrażenie, ale zdawało mi się, że dosłyszałam napięcie w jego głosie. Byłbyś tak uprzejmy? Zawsze. Zatem w porządku. Posłałam mu przelotny uśmiech. To bardzo miłe, Michaelu. Cała przyjemność po mojej stronie, pani Morgan. Wskazał ręką rozsuwane drzwi. Jedyny pracownik Vincenta, którego autentycznie lubiłam. Zatrzymałam się na moment. Jak to się stało, że taki miły mężczyzna zaczął pracować u kogoś takiego jak mój mąż? W orzechowych oczach Michaela odbiło się coś drapieżnego. Mógłbym zadać podobne pytanie, ale proszę wybaczyć mi śmiałość, odnoszę wrażenie, że żadne z nas nie jest tak miłe jak może się wydawać. Trafił kurwa w dziesiątkę. Otworzyłam oczy. Dookoła panowała ciemność. Jeżeli gdzieś tam w górze świecił księżyc, jego blask tutaj nie sięgał. Tutaj byłam tylko ja i płonąca we mnie wściekłość. Czy naprawdę wyszłam za mężczyznę, który zrobił mi coś takiego? Tak, ponieważ najwyraźniej byłam idiotką. A może po prostu miłość pomyliła mi się z pożądaniem? Zapłacisz mi za to, bydlaku, obiecałam, za każdą chwilę tutaj. Rozdział trzeci. W pokoju panowała wilgoć. Właściwie to w całym budynku było wilgotno. Albo Gabriel wreszcie weźmie się do osuszania, albo wszyscy nabawią się tu kurwa grzyba. Pomyślał Judas. Odchylił się na drewnianym krześle, które cicho zaskrzypiało. Wsunął ostrze noża pod paznokieć kciuka, następnie powtórzył operację ze wskazującym palcem. To obrzydliwe, zauważył Romio. Przyglądał mu się z nadkomiksu, który czytał już chyba dziesiąty raz. Pytałem cię o zdanie? Nie, ale i tak uważam, że to obrzydliwe. Jud odsunął rękę z nożem i spojrzał na Romia. Dzieciak, tak czasem na niego mówili i teraz, w mleczno-białym świetle żarówki wyglądał, jakby naprawdę miał nie więcej niż dziewiętnaście lat. Tyle, że w rzeczywistości był niewiele młodszy od Judasa. Może to komputery tak go zakonserwowały? Hakerzy zawsze wyglądali podejrzanie młodo, przynajmniej na filmach. A tak konkretnie to o co ci chodzi? Romio się wyprostował. Starał się tak ułożyć szczupłe ramiona, żeby nie wyglądały na takie chude. Z góry przegrana sprawa. O tę panienkę. Co z nią? Mamy ją. A to niedobrze. Tego rodzaju panienki zawsze oznaczają kłopoty. W horoskopie to przeczytałeś? Chłopak rzucił mu urażone spojrzenie. Wystarczy, że wiem, czy ją jest żoną. Judas wbił czubek ostrza w blat. Stare drewno było pełne zadziorów dowodzących, że nóż często stawał na nim dęba. No i co z tego? Drzwi otworzyły się w momencie, w którym Romio szykował się do wygłoszenia kolejnej nieprzemyślanej mądrości. Może to i lepiej, że nie zdążył nic powiedzieć. Takie dzieciaki jak ty powinny już spać, odezwał się Gabriel, spoglądając na chłopaka. Jeżeli Judas miałby opisać Gabriela jednym zdaniem, powiedziałby, że wygląda jak permanentnie wkurwiony anioł. Odpowiedzią Romia był wyprostowany środkowy palec, po czym mężczyzna wrócił do lektury komiksu. Rogi kartek były powykręcane od wilgoci. Judas podniósł się z krzesła i skinął na Gabriela w niemym pytaniu: O co chodzi? Dzwoniłeś już? Odpowiedział pytaniem blondyn. Jeszcze nie, zrobię to rano, dla lepszego efektu. Mam nadzieję, że ten lepszy efekt nie będzie nas kosztował więcej niż do tej pory. Judas wyszedł na korytarz, a Gabriel podążył za nim. Jeżeli ten drugi miał surową urodę wykutego w kamieniu wyobrażenia anioła, to ten pierwszy był diabłem. Zielono oki brunet osięgających kołnierzyka w włosach i niebiesko -oki, obcięty na krótko blondyn, mężczyźni tak różni, że mogli być nikim innym jak tylko przyjaciółmi. Dlaczego mówisz w taki sposób, jakbyś nie do końca mi ufał? Judas posłał Gabrielowi surowe spojrzenie. Poznaliśmy się tydzień temu, czy jak? To się nazywa megalomania człowieku. Takie chorobliwe przeświadczenie o własnej nieomylności, zdolności przywódcze tak to się nazywa. Przecięli pogrążony w półmroku korytarz i wyszli na zewnątrz. Judas wyciągnął z kieszeni paczkę papierosów i wsunął jednego do ust. Poklepał się po kurtce, wyłowił zapalniczkę szturmową i przypalił końcówkę Marlboro. Hm? Podsunął paczkę pod nos Gabriela. Ten pokręcił głową. Kultywujesz mit o szorstkim motocykliście z petem w zębach i harlejem między nogami. A wiesz, co cechuje mity? Należą do przeszłości. Judas zaciągnął się z wyraźną przyjemnością i wypuścił chmurę błękitnawego dymu prosto w noc. Mitologia jest wieczna, bracie. Wieczna. Gabriel dłuższą chwilę tylko stał, patrząc nie tyle na Judasa, co gdzieś przez niego. Teraz bardziej niż zwykle przypominał posąg. Ale my nie jesteśmy, powiedział wreszcie. Pit to najlepszy dowód. Oczywiście, że sprawa Pita w dalszym ciągu go ruszała. W końcu Gabriel był jego bratem. Kiedy Judasowi zdarzało się myśleć o całej tej sprawie, dochodził do przekonania, że to właśnie z powodu chłopaka puścił w ruch całą machinę. Inaczej uznałby, że gra nie jest warta ryzyka. Dlatego mamy w piwnicy panienkę. Jeszcze ci mało? Gabriel wzruszył ramionami. No nie wiem, na razie ona i tak tylko tam siedzi. Rozumiesz, co chcę przez to powiedzieć? Judas odchylił głowę i wypuścił kolejną chmurę dymu. Cierpliwość to przydatna cecha. Czy ktoś w Twojej rodzinie ją posiada? Szczęki Gabriela zadrgały pod skórą. Wspominałem, jak bardzo chcę przywalić ci w mordę. Brunet zerknął na niego z ukosa. Średnio tak ze trzy razy na dzień, ale nie wypada, co? Wewnętrzne konflikty osłabiają morale. Gabriel rzucił okiem nad drzwi, po czym wyciągnął piersiówkę z wewnętrznej kieszeni kamizelki. Pociągnął spory łyk i powiedział, chcę, żeby skurwiel zginął. Należy mu się. Tak, Judas był całkiem podobnego zdania. Tyle, że miał świadomość, że nawet próba sprzątnięcia morgana będzie się równała wyrokowi śmierci. A on nie chciał umierać. I nie chciał, żeby umarł którykolwiek z chłopaków. Wystarczyło, że zginął Pit. Poniekąd przez własną głupotę. Ale tego Judas nie miał zamiaru Gabrielowi mówić. Wtedy naprawdę by się pożarli. I po co? W imię czego? To Morganowi należało utrzeć nosa. Nie dyma się dzikich aniołów bez konsekwencji. Nigdy. Pod żadnym kurwa pozorem. Co tam masz? Wskazał na piersiówkę. Syrop na kaszel. Chcesz? Judas zbliżył się i pociągnął nosem. Pachnie zupełnie jak burbon. Blondyn błysnął garniturem zębów. Mają szeroki wybór smaków. To chcesz? Judas pomyślał o kobiecie w piwnicy i pokręcił głową. Nie, jednak nie. Twoja strata. Gabriel odchylił głowę i napił się za nich obu. Rozdział czwarty. Noc ciągnęła się w nieskończoność, choć równie dobrze mogło minąć zaledwie pół godziny. Do reszty straciłam rachubę czasu. Jedynym wyznacznikiem był kolor skrawka nieba za oknem. Myślę, że na tym właśnie polega groza tej tortury. Chociaż nie. W cywilizowanym świecie nazywamy to deprywacją sensoryczną. Chciałabym skorzystać z łazienki, cholerny skór wielu. Pomyślałeś o tym? Wrzasnęłam. Ale oczywiście nikt mi nie odpowiedział. Minuty maszerowały orszakiem, zmieniały się w tysiąclecia. Chciało mi się pić, bolała mnie głowa. Zrozumiałam, że jeśli Hells Angels potrzyma mnie tu wystarczająco długo, popadnę w najprawdziwszy obłęd. I nagle mnie olśniło. To dopiero byłby genialny plan. Niepoczytalność. Jeżeli jakimś cudem Vincent nie chciał po prostu odegrać, ale zwyczajnie zapragnął się mnie pozbyć, czy tego rodzaju manewr nie byłby godny podziwu? Oczywiście, żeby był. Mój mąż nie kazałby mnie zabić, nie mógłby. Kochaliśmy się. Nie wiem, w którym momencie on przestał. Wydawało mi się, że wcale. Ale im dłużej tu siedziałam, tym większe zwątpienie co do jego uczuć mnie ogarniało. Natomiast gdybym postradała rozum, to zupełnie co innego. Jako śliniąca się roślina nie stanowiłabym żadnego zagrożenia dla jego interesów. Można by mnie z powodzeniem wrobić w każdy możliwy numer, bo przecież nie zaprotestuje. A prokurator? Pch. Wiesz, stary, czułem, że jest źle. Nie sądziłem jednak, że aż tak. Lein zupełnie odbiło. Zdaje się, że już podpisując te papiery nie wiedziała, co robi. Może naprawdę sądziła, że to tylko krasnale. Jezu. Przysiadłam na zimnej posadce. Zatrwożona niepokojąco prawdziwym scenariuszem, jaki podsunął mi umysł Wbrew temu, co próbował mi wmówić ten bałwan w skórzanej kurtce Wiedziałam, że za wszystkim stoi mój mąż Jak mogłam choć na chwilę zacząć w to wątpić? Że niby co, ktoś dla kaprysu porwał żonę samego Vincenta Morgana? Przecież to absurd Jeżeli ktoś doprowadził do położenia, w którym się znalazłam, to ja sama Wpatrzyłam się w nieistniejący punkt gdzieś pośrodku ciemności przede mną i ponownie wróciłam myślami do dnia będącego. Jak teraz mi się wydawało, kroplą, która przelała czarę w kurwienia Vincenta. Ta sprawa z Rainbow Investment nie dawała mi spokoju. Próbowałam dyskretnie dowiedzieć się, jakie są szanse na to, że interes weźmie w łeb. Nie takie znowu małe, jak się okazało. Nie to, żebym podejrzewała męża o sabotaż, ale. Im dłużej myślałam o całym przedsięwzięciu, tym gorzej to wyglądało. Kolejny raz zakradłam się do gabinetu męża. Chociaż nie. To złe słowo. Chciałam, żeby się tam na mnie natknął. To było celowe i umyślne działanie, coś w rodzaju prowokacji. Rzucona Vincentowi rękawica. Ty na jego policzki wypłynął gniewny rumieniec. Mówiłem ci coś, Lane. Zabębniłam polakierowanymi na czarno paznokciami w blad biurka. Mówiliśmy sobie różne rzeczy. Zerknął na rozłożone przede mną dokumenty i twarz mu stężała. Stajesz się nieznośna, Lane. To błyskawiczna droga do tego, żeby mnie wkurwić. A co ty chciałeś osiągnąć, wrabiając mnie w ten mętny interes? Nie odzywał się dłuższą chwilę. Jego blado-niebieskie oczy ściemniały. Płonął w nich ogień. Widziałam drgające pod skórą mięśnie. Nazwisko Morgan daje władzę. Myślisz, że nieograniczoną, prawda? Nie pokiwałam głową, wcale się nie poruszyłam. Siedziałam wyprostowana, wbijając wzrok w męża. Mnie owszem, ciągnął, ale nie tobie. Chcę, żebyś o tym pamiętała. Już rozumiesz? O tak, rozumiałam. To był szantaż, w najbardziej wyrafinowanej formie. Powoli podniosłam się z fotela, oparłam dłonie o biurko i wychyliłam się w stronę Vincenta, prezentując mu zawartość odważnego dekoltu mojej sukienki. Mam się przestraszyć, tak? Uklęknąć przed tobą i błagać, żebyś wszystko anulował? Ja nie błagam, a ty nie ulegasz. Jak więc zamierzamy to załatwić? Łakomie spojrzał na moje piersi. Znów graliśmy w kilka gier naraz. Nienawidziliśmy się, a jednocześnie kochaliśmy na zabój. Szaleńcy miłości, przeklęci kochankowie. Podszedł niespiesznie i zatrzymał się naprzeciwko mnie. Jesteś krnąbrna, wiesz? Pogładził mnie po policzku. Moja mała, krnąbrna żona. Poczułam jak mój puls przyspiesza. Owszem, podniecenie miało w tym swój udział, jednak gdzieś głębiej, tak, to był strach. Na języku czułam jego metaliczny posmak. Nie podobałabym ci się aż tak bardzo, gdybym była potulna. Przygryzłam jego kciuk i równocześnie dostrzegłam fragment kabury pod uchyloną marynarką. Przepięknie. Podejdź, tu, Lane, zachęcił Vincent. Zrobiłam to, bardzo powoli obchodząc biurko. Nagle widziany świat się wyostrzył, kolory stanęły w ogniu. To pompowana wraz z krwią adrenalina działała w ten sposób. Ładnie ci w tej sukience pochwalił. Zapłaciłem za nią. Cała się spięłam. Wiedziałam do czego zmierza i nie podobał mi się kierunek tej rozmowy. Której z nas z pewnością, warknęłam. Złapał mnie w pasie i pchnął na biurko. Jego ruch był nagły, drapieżny, co jeszcze umacniało wrażenie, że Vincent jest bestią, samym pierdolonym diabłem. Dyplom, którym tak lubisz się chwalić, też ci kupiłem. Przesunął ręką po moich piersiach, potarł sutki, które momentalnie stwardniały. Pamiętasz o tym, prawda? Patrzyłam mu prosto w oczy, gotowa rzucić się na niego, żeby mu je wydrapać lub może wpić się w jego usta. Jeszcze nie zdecydowałam. Mniej więcej tak wyglądał nasz związek. Był emocjonalną sinusoidą. A ja byłam zdrowo stuknięta, bo naprawdę mnie to kręciło. Tak samo jak źli goście pokrojów Vincenta, to była moja fascynacja jeszcze za mało laty. Nic się pod tym względem nie zmieniło. Na męża wybrałam sobie największego sukinsyna i to było jak spełnienie marzeń. Miłość, seks, forsa i władza. Uważałam się za wielką szczęściarę. Aż do czasu cholernego Rainbow Investments. A ty, mam nadzieję, pamiętasz, że zdobyłabym go tak czy inaczej. Nie tylko ty zawsze dostajesz to, czego chcesz. Powiedziałam, drażniąc kolanem krocze męża. Podziałało to na niego tak, jak przewidywałam. Przygwoździł mnie do blatu i naparł na mnie całym ciałem. Wyraźnie czułam jego erekcję, ale wiedziałam, że nie będziemy się teraz kochać. To niepożądanie widziałam w jego oczach, ten ogień, który tam był, miał źródło furii. I dlatego przesiadujesz w moim gabinecie, przeglądasz moje papiery. Nasze papiery uśmiechnęłam się zimno. To są nasze papiery. Chwycił mnie za gardło i przysunął twarz tak blisko mojej, że czułam na skórze jego oddech, suchy i gorący, pachniał cygarami, które tak lubił. Pamiętasz, co się stało mniej więcej rok po naszym ślubie? Wtedy też obrałaś sobie za cel pokazać mi, jaka jesteś krnombrna. Wiedziałam, o co mu chodzi. Vincent miał. Dość specyficzne metody perswazji. Należało do nich między innymi fundowanie swojej żonie porwań oraz uroczych rejsów w bagażniku starego Dodża. Wtedy byłam pewna, że Vince nie skrzywdzi mnie za nic w świecie, teraz natomiast w fasadzie tej pewności pojawiły się pierwsze pęknięcia. Jeżeli jeszcze raz wsadzisz mnie do cholernego bagażnika, zaczęłam, ale zacisnął mi palce na gardle tak mocno, że ostatnie słowo zmieniło się w kaszel. Nie powinnaś mi grozić, Lane? Nigdy. Poruszyłam nogą, chcąc go kopnąć, ale domyślił się moich zamiarów i zablokował ten ruch. Patrzył na mnie wzrokiem człowieka, który nie tyle wie, jak wygląda piekło, ile sam nim jest. W tej chwili był upiorny, przerażający, a mimo to wciąż miał w sobie urok, któremu trudno było się oprzeć. Może w jakiejś części brał się z mieszkającego w nim zła, a może chodziło o to, że to ja łaknęłam takiego zepsucia, życia na krawędzi, wszystkich tych intensywnych doznań. Wiesz, że cię kocham. Palcami drugiej ręki przesunął mi po policzku, zjechał po dekolcie i zaczął drażnić piersi. Kocham cię do szaleństwa, jęknęłam cicho. Nikt tak jak Vincent nie potrafił łączyć bólu z przyjemnością. Na nikogo innego moje ciało nie reagowało w taki sposób. A ty, szepnął mi do ucha, co jesteś w stanie znieść dla miłości? Wydałam z siebie kolejny jęk, tym razem głośniejszy. Więc pocierał moje sutki, ściskał piersi i masował je tak, jak najbardziej lubiłam. A kiedy odchylił materiał sukienki i polizał je, zaczęłam się wiercić, czując jak moja cipka robi się mokra. Jeżeli za pożądanie można było spłonąć na stosie, byłam ku temu na najlepszej drodze. Mój mąż był jak narkotyk. Kiedy brał mnie w posiadanie, wszystko inne redukowało się do minimum. Jednak w tym momencie całkowita utrata kontroli byłaby naprawdę kiepskim posunięciem. Z tego również zdawałam sobie sprawę. Z pewnością nie więzienie, powiedziałam. Vincent poderwał głowę, a ja korzystając z chwili jego nieuwagi, zdzieliłam go w twarz. Nie po kobiecemu. Walnęłam go pięścią jak mężczyzna. Cofnął się i przyłożył dłoń do kącika ust, gdzie go uderzyłam. Patrzył na mnie z jakąś mroczną fascynacją i teraz, w tej chwili, to był mój Vincent, człowiek, który nie skrzywdziłby mnie za nic w świecie. Wygląda na to, że oboje przypominamy sobie o właściwej perspektywie, powiedział z namysłem. Odjął rękę od twarzy i zobaczyłam na niej krew. Miałam całkiem niezły lewy sierpowy. Poprawiłam sukienkę i podniosłam się z biurka. Przy tym ruchu kilka kartek sfrunęło na podłogę. Popatrzyłam w ślad za nimi, Vincent również. Gdybyś się tu nie zakradła i nie szperała w moich teczkach, nawet byś się nie dowiedziała. Zmierzyłam go spojrzeniem. Zdołałam nawet się uśmiechnąć. Przeciwwaga, Wins, tym dla siebie jesteśmy. Dlaczego chcesz to zburzyć? Twoje paranoiczne przypuszczenia to jedno. To, co faktycznie robię, to zupełnie co innego. Tłumaczyłem ci już, a nie mam w zwyczaju tłumaczyć czegoś kilkukrotnie. Nic mi nie wytłumaczyłeś. Rzucany mi w twarz komunały naprawdę trudno jest określić mianem wyjaśnień. Te dziwki, które tak uwielbiasz sprowadzać, z pewnością by to łyknęły. Ja nie. Nie przeginaj. Bo co? Znów zamkniesz mnie w bagażniku? Zapatrzył się na ślad krwi na swojej dłoni, następnie przeniósł wzrok na mnie. Idź już, Lane. Bo dałam ci w mordę? Zapytałam pustą piwnicę. Dlatego więc? Odpowiedziała mi cisza. Cisza, która otulała mnie tutaj niczym całą. Może to dlatego, Chociaż wątpię, a może z bardziej prozaicznego powodu, bo namiętność z czasem się wypala. Tak po prostu. Ja i Vincent niszczyliśmy się nawzajem i czerpaliśmy z siebie siłę. Mój mąż najwyraźniej postanowił postawić na to pierwsze. Tak w każdym razie wyglądało to z perspektywy osoby siedzącej w wilgotnej, zatęchłej celi. W którymś momencie zapadłam ni to w sen, ni w drzemkę, elementy jawy mieszały się ze strzępkami ułudy. Wydawało mi się, że Vince jest tuż obok, że mówi coś do mnie oskarżycielskim tonem, ale nikogo poza mną tu nie było. Innym razem wchodziłam do gabinetu męża i znajdowałam jego zwłoki. Męczące migawki umysłu, który desperacko stara się utrzymać kontakt z rzeczywistością. Czułam zmieniające się natężenie światła, rozumiałam, że jestem tu za długo. O wiele za długo. Nagle usłyszałam coś, jakieś łupnięcie. Spięłam się odruchowo i złapałam się na tym, że wstrzymuję oddech. Kiepsko, naprawdę kiepsko. Nie minęła nawet doba, a ja już zaczynałam się zachowywać jak zaszczuta ofiara. Weź się kurwa w garść! nakazałam sobie. I wtedy drzwi się otworzyły.